Hej, oglądałem dzisiaj film o 110-letnim panu, który to jest niesamowicie szczęśliwy i przeżył 110 lat. Twierdzi, że nic mu nie brakuje. Nie widać po nim, dobra, widać, że jest stary, ale nie aż tak. Co prawda ten film, który obejrzałem, był nagrany 2 lata temu i ten pan już od roku nie żyje. Niemniej na podstawie tego, co zobaczyłem w tym filmie, myślę, że jestem w stanie Ci powiedzieć trochę na temat tego, jak szczęście może wpłynąć na długość życia. Opowiem Ci też o moich znajomych, takich, którzy są najbardziej szczęśliwi, bo łączy ich coś tego, to samo. Bardzo podobne rzeczy ich łączą. I powiem Ci jeszcze, jak do tego podchodzą, do szczęścia, jak podchodzą naukowcy. Więc myślę, że warto posłuchać. Co do tego pana. Pan mieszka w domu, który wybudował sobie w latach 40. Ma żonę lat 91. Widać, że jest sprawny i umysłowo, i fizycznie. I co takiego robi w życiu, a czego nie robi? Widzisz, że we wszystkim, co powtarzał w filmie, o którym na nim, gdzie pokazywano tego pana, powtarzały się w co drugim zdaniu słowa o przyjemności, właśnie o tym, co jemu sprawia radość. I opowiada właśnie o tym, jak to radość, jak to przyjemność sprawia mu jego dom. Było pokazane wnętrze i on opowiada, że on się tutaj po prostu czuje bezpiecznie, czuje się dobrze, pokazał swoją rodzinę, czuje się doskonale z swoją rodziną. Ten dom, żadne cudo, normalny dom. Zresztą dom, który miał wtedy na tym filmie 80 lat. Pan jechał swoim samochodem, który też wyglądał na jakieś 30 lat co najmniej. I opowiada w ogóle o tym, że jego pierwszym samochodem to był Ford T, który to był w ogóle jednym z pierwszych, w ogóle pierwszym seryjnym tak naprawdę samochodem produkowanym na świecie. I on opowiada, że jemu w życiu dużo nie potrzeba. Jemu sprawia szczęście to, że on w ogóle jedzie tym samochodem, że ma przyjemność, że ten samochód może prowadzić. Mówi, że miał w ubiegłym roku, zdawał ponownie prawo jazdy, zrobili mu wszystkie testy, wszystko jest ok. I on sobie jedzie po prostu dla przyjemności. On się cieszy z tego, że rano się budzi i są przy nim jego koty. Cały czas powtarzał tej przyjemności. Na filmie było pokazane, jak non-stop palił cygaro i mówi, że pali 12 cygar dziennie, bo mu sprawia to przyjemność. Pije kilka kaw dziennie, bo sprawia mu to przyjemność. Pije whisky, bo sprawia mu to przyjemność. Chodzi do kościoła, bo czuje się tam doskonale. Ale widzisz, i w jego oczach, i w jego twarzy, i generalnie we wszystkim, co mówił, co opowiadał, było widać to poczucie szczęścia, to poczucie radości. Opowiadał swojej żonie, że on jest ze swoją żoną po to, żeby się pośmiać, żeby przyjemnie spędzić czas. Tam nie było o żadnych trudach, w ogóle nie używał takich słów, że coś jest trudne, że jest ciężkie i tak dalej, ale powiedział na przykład ciekawą rzecz o pieniądzach, bo to się też powtórzy co do tych dwóch osób moich znajomych. On powiedział, że on nigdy jakoś nie pracował specjalnie na pieniądze, bo pieniądze były dla niego w ogóle nie było takiego tematu jak pieniądze. Mówił, że jak były kryzysy rozmaite w Stanach Zjednoczonych, to on i jego rodzina, on żył za $0.5 dziennie. Nie potrzebuje po prostu pieniędzy do tego, żeby w ogóle do niczego nie potrzebuje pieniędzy. To, co ma, uważa, że jest dla niego wystarczające, nie szuka. Nie szuka, nie potrzebuje. Więc naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Jak popatrzeć tutaj na... Jest takie plemię Hunzów, które mieszka w Azji, w Tybecie, w trudno dostępnym miejscu. I to jest też o tyle ciekawe plemię, gdzie ludzie dożywają bardzo długich lat i też nie mają jakichś tam specjalnych potrzeb finansowych. I widzisz, to może zanim powiem o moich znajomych, to powiem, jak naukowcy podchodzą do tematu poczucia szczęścia. Podchodzą do tego w ten sposób, że jak przebadano tam rozmaitych ludzi na rozmaite sposoby, to wychodziło, że są tak naprawdę 3 rzeczy, które sprawiają, że ktoś czuje się szczęśliwy. Jest to bezpieczeństwo, satysfakcja i powiedzmy połączenie. Tak to nazwijmy, a teraz rozszyfrujmy. Bezpieczeństwo, o co chodzi? W stosunku do pieniędzy na przykład, to chodzi o to,
żeby mieć ich na tyle, żeby się nie przejmować tym, że coś się stanie. A nawet nie musisz mieć pieniędzy, ale mieć swoje poczucie takie, że cokolwiek się stanie, to ty sobie poradzisz. To jest też takie bezpieczeństwo, że ty mieszkasz w takim kraju, czy w takim miejscu, że nie wiem, nie spadnie na ciebie bomba, że ci nie dopadnie choroba, że ci się jakaś krzywda nie stanie, że ktoś może sobie myśleć, o, zostanę bandytą, zostanę złodziejem. Widzisz, takie rzeczy właśnie szczęścia nie dają, bo nie będziesz spać spokojnie, bo nie będziesz miał poczucia bezpieczeństwa, bo zawsze się będziesz zastanawiać, a kiedy mnie dopadną. Tak samo nie wyobrażam sobie, byłem wczoraj w kinie na tym filmie Polityka, film mnie trochę rozczarował, ale to nie o to chodzi, ale widzisz, też nie wyobrażam sobie, jakby tu można było zostać politykiem, bo ani tutaj, dobra, satysfakcja może jest, połączenie jakieś z ludźmi jest, ale gdzie to jest poczucie bezpieczeństwa, jak no brutalna prawda jest taka, że jedni się z drugimi obrzucają błotem i nie wiadomo, jakie głupoty na ciebie nagadają następnego dnia w prasie czy w telewizji. Więc trudno tu mówić o poczuciu bezpieczeństwa, a tym samym o tym, żeby być szczęśliwym. Zresztą przy okazji tam gdzieś z tyłu prezydent rządzi. O, może nawet ładniej będzie tak widać. Okej, bezpieczeństwo. Więc pomyśl, co takiego jeszcze możesz zrobić w swoim życiu, żeby poczuć się bezpieczniej. I im będziesz się czuł bezpieczniej, tym będziesz się czuł bardziej szczęśliwy. Jeśli chodzi o satysfakcję, widzisz, to jest satysfakcja z tego, co ty robisz w życiu, z tego, co ty robiłeś do tej pory w życiu. I jak myślisz o sobie, czy ty jesteś z siebie zadowolony, bo czujesz się spełniony. Satysfakcja. Czy czujesz satysfakcję? Im więcej czujesz satysfakcji, tym więcej czujesz spełnienia. I o swój poziom satysfakcji też możesz zadbać, bo to, co jest w tej chwili, słuchaj, jutro może być jeszcze inaczej, ale to od ciebie zależy w dużej mierze, od tym, co się jutro wydarzy. I sprawa trzecia, kwestia tak naprawdę kontaktów międzyludzkich, kwestia tego, jakie ty masz relacje z innymi ludźmi. I to też zależy tylko i wyłącznie od ciebie, bo jeśli w tym momencie, nie wiem, może jesteś introwertykiem i wstydzisz się odezwać do ludzi, może się wstydzisz ludzi, może coś jest nie tak z twoim wyglądem, może się nie umiesz wypowiedzieć, coś, no ty wiesz najlepiej, że coś szwankuje, nie wiem, może w kontaktach z rodziną, z partnerem życiowym, to też wszystko można naprawić, bo wystarczy pójść do pierwszej, lepszej biblioteki i tam jest od groma książek, gdzie można przeczytać, jak to robić. Wejdziesz też na YouTube'a i jest też cała masa filmików w każdym języku na temat tego, jak poprawić swoje relacje z innymi ludźmi. Widzisz, i wystarczy popracować nad tymi trzema elementami i twoje poczucie szczęścia. Ale okej, idźmy dalej. Co do moich znajomych, ale zanim tutaj jeszcze opowiem, bo jest różnica między byciem szczęśliwym, a posiadaniem, a tym, że przytrafiają cię rozmaite szczęśliwe zdarzenia w życiu, o tak to nazwijmy. Ale o tym opowiem w innym filmie, czyli o tym, co zrobić, żeby ci przytrafiały rozmaite szczęśliwe trafy, tak to nazwijmy. Może nie będziesz Totka wygrywał, chociaż kto wie, ale jak spodobało ci to, co do tej pory mówiłem, interesują cię tematy motywacji, inspiracji, biznesu, to zasubskrybuj ten kanał, to jak będę mówił o tym, jak mieć takie szczęście w sobie na zasadzie trafu, to przyjdzie do ciebie powiadomienie. Dlatego warto, gdzieś tam jest przycisk subskrybuj, żeby to zasubskrybować. Okej. Co do moich znajomych, którzy są najbardziej szczęśliwi, wiesz, powtarza się. Okej, zacznę może od pieniędzy. Obie te osoby, o których myślę, mają tak, że nie są może multimilionerami, ale mają wystarczająco dużo pieniędzy na to, żeby robić w życiu to, na co mają ochotę. I nie pracują na pieniądze. To, co robią w swoim życiu, to są rzeczy, które sprawiają, że się czują spełnione. Które im dają satysfakcję. Które sprawiają, że mają fajne kontakty z ludźmi. Czyli wróćmy do tego, co naukowcy mówili na temat
szczęścia. I są to też osoby, które mają tych pieniędzy na tyle dużo, że gdyby dzisiaj się świat zawalił, to mają na tyle tego odłożone, że nie muszą nic robić do końca życia i żyć z tego, co do tej pory zarobiły. Więc tak, pieniądze pod tym względem się przydają. Ale odejdę od tych znajomych i powiem Ci o rzeczy, która powoduje nieszczęście u ludzi, u wielu ludzi, to są właśnie pieniądze, ale pod kątem tego, że wiele ludzi czuje się nieszczęśliwych, dlatego że uważają, że im czegoś brakuje. I uważają, że nie będą szczęśliwe, dopóki nie kupią sobie Ferrari, dopóki nie kupią sobie, czy nie wybudują super wypasionego domu, żeby im sąsiedzi zazdrościli, dopóki nie pojadą na Seszele albo na inny Madagaskar, żeby też sąsiedzi zazdrościli, dopóki nie kupią sobie jakichś wypasionych okularów albo telefonu komórkowego, albo czegoś tam, brakuje im rzeczy. I ja mówię im, ale być może to Ciebie dotyczy. Więc zastanów się nad tym, czy nie dążysz i nie szukasz aprobaty u ludzi, którzy mają Cię i tak głęboko tam, gdzie wzrok nie sięga. I nieważne, czy sobie kupisz to Ferrari, czy sobie kupisz ten wypasiony apartament, czy pojedziesz na te luksusowe wakacje, to i tak będą ludzie, którzy będą Cię mieć głęboko w D, no bo po prostu tak ten świat jest zbudowany. Co w związku z tym? I to też naukowe podejście, żeby być wdzięcznym za to, co się ma. I zastanowić się, patrząc też na przykład tego 110-letniego pana, czy to, co masz, nie wystarczy ci. Czy naprawdę potrzebujesz sterty gadżetów, których nie używasz, kupiłeś rok, dwa lata temu, pięć lat temu i leżą gdzieś tam rdzewieją. Okej, wrócę jeszcze do tych moich znajomych. Co u nich jeszcze jest takiego fajnego? Obie te osoby oczekują szczęścia. Po prostu oczekują od innych ludzi, że będą się wobec nich zachowywać tak, jak oni się wobec innych zachowują, czyli są otwarte, szczere, uśmiechnięte, zadowolone z życia. Co jeszcze takiego? Wiesz co, obie te osoby zawsze mają czas wtedy, kiedy chcą go mieć. Jak dla mnie, jak ktoś nie ma czasu, wiesz co, jest to ściema. Jak ktoś ci mówi, że nie ma czasu, to jest ściema. Nie wierz w to, że ktoś mówi, że nie masz czasu. Powiedzmy, że chcesz się umówić z jakąś dziewczyną, ona ci mówi, że nie ma czasu. Jak myślisz, gdybyś był Bradem Pittem, miałaby czas, czy nie miałaby czasu? Albo chcesz się umówić w jakiejś firmie, czy z kimś tam ważnym i też ci mówią, że nie mają czasu, terminarz jest zajęty. Gdybyś był Billem Gatesem, jak myślisz, umówiliby się z tobą, czy nie? Jak ktoś nie ma dla ciebie czasu, widzisz, dobra, to jest długi temat, bo to jest kwestia albo podniesienia swojej wartości, albo poszukania innych kontrahentów czy innych znajomych. Okej, to teraz jeszcze pomyślmy o tym, co takiego możesz zrobić, żeby się poczuć szczęśliwym. Ja Ci podam dwie bardzo proste metody, które są zresztą ze sobą powiązane i które warto sobie stosować od teraz. Tylko żeby to działało, to trzeba to naprawdę stosować. Dlatego wyciąg sobie jakiś notatnik i poszukaj w swojej głowie, przypomnij sobie to, co spowodowało szczęście w Twoim życiu. To nie musi być nie wiadomo co, ale może urodziło Ci się dziecko, może ktoś Ci powiedział komplement, może zdałeś maturę albo prawo jazdy. Przypomnij sobie ten moment, zaraz po tym jak usłyszałeś, jak to się stało, jak Ty się wtedy czułeś. Przypomnij sobie ten moment szczęścia i zapisz sobie to, zrób sobie listę szczęścia. I codziennie szukaj takiej rzeczy, które możesz dopisać do tej listy szczęścia. I teraz tak, powiedzmy, że zatrzymuje Cię policja. To nie jest powód do szczęścia, bo spodziewasz się rozmaitych rzeczy. Ale widzisz, jeśli Ty podejdziesz do policjanta ze smutną miną, ze skwaszonym nosem, no to policjant pomyśli tym bardziej, że on coś przeskrobał. Powiem Ci, że ostatni raz mandat, jaki dostałem, to chyba było z 15 lat temu, bo wtedy jeszcze nie znałem pewnych technik, a za dwa tygodnie będę robił szkolenie w Warszawie na sali. Jak ktoś chce poznać te techniki, to zapraszam. Dam link w opisie. Jeszcze parę miejsc zostało.
I widzisz, jest to... To jak rozmawiać z policjantami, to tutaj nie powiem, ale zanim podejdzie ten policjant i ty wiesz, że spodziewasz się, że spotka cię coś złego, to przypomnij sobie w tym momencie listę tych szczęśliwych zdarzeń. Jak sobie przypomnisz listę tych szczęśliwych zdarzeń, to twoja twarz będzie wyglądać zupełnie inaczej. Ja mam takie zdarzenie numer jeden, to jest zdarzenie, kiedy wbiegłem na metę maratonu w Atenach. Dla mnie jest to moment, to było dla mnie tak szczęśliwe wydarzenie. Słuchaj, ja się popłakałem. Ja się tam po prostu popłakałem ze szczęścia. Dobrze, jak czasami policjanci zatrzymują. Nie płaczę ze szczęścia wtedy, co prawda. Ale naprawdę jestem w doskonałym humorze. Bo ja wiem, co zrobić, żeby natychmiast przywołać sobie poczucie szczęścia. I ty teraz też to wiesz, tylko widzisz, takie rzeczy trzeba robić. Dziękuję bardzo. Hej.